Git to najpowszechniej używany system kontroli wersji. Według ankiety serwisu Stack Overflow ponad 87% respondentów używa tego systemu do przechowywania kodu. Dzięki swojej popularności Git stanowi dziś de facto standard w IT, a jego znajomość jest powszechnym wymogiem. Jednak mimo tej popularności wielu programistów wciąż nie do końca zdaje sobie sprawę z potężnej mocy ukrytej w tym narzędziu. Git uchodzi za skomplikowany, a użytkownicy często korzystają z zaledwie kilku komend i trzymają się utartych schematów. Nie próbują zrozumieć, jak naprawdę działa, a bez tego trudno mówić o płynnej pracy z systemem i pełnym jego wykorzystaniu. Tymczasem stanowi on podstawę systemu GitHub, będącego centrum świata open source. To tam znajdują się kody najpopularniejszych bibliotek oraz narzędzi używanych w ramach otwartego dostępu. To tam zapadają decyzje dotyczące ich modyfikacji i ulepszeń. Kto jest obecny na GitHubie, może na bieżąco śledzić zmiany w kodach ważnego dla siebie oprogramowania i uczyć się od najlepszych światowych programistów. Warunek jest jeden. By efektywnie współpracować z GitHubem, należy dobrze poznać Git. Co Cię czeka podczas naszego profesjonalnego szkolenia? W trakcie pracy z tym kursem wideo nabierzesz wprawy w codziennej pracy z Gitem. Dowiesz się, jak prawidłowo zsynchronizować lokalną kopię ze zdalnymi repozytoriami i jak naprawić własny błąd bez zanieczyszczania historii repozytorium. W trakcie szkolenia będziesz tworzyć gałęzie, zarządzać nimi i je scalać, a następnie opanujesz możliwe strategie pracy z nimi. Zajrzysz do schowka staż i przekonasz się, że to twój najlepszy przyjaciel w codziennym obcowaniu z gitem. Nauczysz się także czytelnego zarządzania etykietami. Co więcej, w trakcie zdobywania nowych umiejętności niejako przy okazji uzyskasz wiedzę dotyczącą mechanizmów zaimplementowanych w samym gicie. Git, kurs wideo, pracuj wygodnie z najpopularniejszym systemem kontroli wersji, kończy się na poziomie średnio zaawansowanym. By efektywnie korzystać z tego szkolenia, nie trzeba posiadać żadnych innych umiejętności poza podstawową obsługą komputera.